takim typowym no-killu nie mamy po prostu prawnie możliwości zastosowania nawozów naturalnych. Nie musimy wiosną orać, żeby zlikwidować popraw. Panie profesorze, jak uprawiać bezorkowo warzywa albo też zioła, po które to pole musi być dobrze przygotowane? Na dzień dzisiejszy przepisy uwzględniają również ścierliska nawet po kukurydzy. Moja opinia jest taka, że to jest udawanie, a nie ukrywa. W osadzie zagrożeniem mogą być w zasadzie dwie rzeczy. Metale ciężkie i jaja pasożytu. Cześć, witajcie w ostatniej części rozmowy z panem profesorem Tomaszem Piechotą. Dzisiaj poruszymy takie tematy jak to, czy warto nawozić węglem drzewnym, jak podejść do wymogu 80% pokrycia gleby. Będziemy również rozmawiać o uprawie typu no-till. Tematów jest więcej, więc nie przedłużając, zapraszam was do obejrzenia tej części materiału. Zostawcie proszę lajki oraz komentarze jako dowód takiego podziękowania panu profesorowi za to, że no spędził ze mną trochę czasu w ten ciepły wrześniowy dzień, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, które w ostatnim czasie pojawiły się właśnie na naszym kanale. Miłego oglądania. Panie profesorze, ostatnia część naszej rozmowy przeprowadzonej w pięknych okolicznościach wrześniowego słońca i ciepełka. Proszę mi powiedzieć, uprawa no-till. Uprawa no-till chyba w Polsce jest trochę mniej znana niż strip-till, co się wiąże też z wieloma ograniczeniami, które na pewno ta uprawa ma w kontekście chociażby też maszyn, przynajmniej do tej pory dostępnych w Polsce. Jak uprawiać w warunkach polskich w no-tillu? To jest pytanie od rolnika z północnej części Polski, czy tam okolice gdzieś Żuławy i te rejony. No to jest wyższa szkoła jazdy, ponieważ po pierwsze nasze gleby od setek, a nawet tu gdzie stoimy ponad 1000 lat w uprawie zupełnie zatraciły naturalne właściwości. A w uprawie no-till, czyli zero uprawy roli, tylko siew, o takim prawdziwym no-tillu teraz mówimy, wszystko zależy od gleby. Rolnik tylko musi to umiejętnie zasiać, ale już potem wszystko, co w glebie ma zadziałać, musi zadziałać dzięki glebie. Czyli przede wszystkim struktura, przemieszczanie się powietrza, warstwy zagęszczone lub ich brak najlepiej. To wszystko musi po prostu w glebie już być zapewnione. Czyli gleba musi być w dobrej kondycji. Trudno jest przejść bezpośrednio z orki na no-till, ponieważ to jest dla gleby ciężki szok. Ja nie mówię, że to jest niemożliwe. My tu mamy w tle, no właśnie tu, pole, gdzie od ponad 20 lat mamy kompletny no-till na niektórych kawałeczkach i takie rośliny jak jęczmień, jak pszenica ozima, jak groch rosną. Ale na początku przez kilka lat te plony były wyraźnie niższe. Czyli w naszych warunkach lepszym rozwiązaniem jest takie przejście etapami. Czyli najpierw rezygnujemy z orki, ale coś robimy. Gleba odbudowuje swoją strukturę. Możemy więc jeszcze bardziej ograniczyć uprawę i w pewnym momencie stwierdzamy, że cyknęło, przechodzimy na no-till. Mhm. A czy w tego typu przypadku nawożenie naturalne, na przykład obornikiem, jest możliwe? Jak bardzo ten obornik musi być przekompostowany, żeby w ogóle mógł do tej gleby jak gdyby wniknąć? Takie nawożenie jest nielegalne, ponieważ przepis mówi jednoznacznie, że musi być najpóźniej następnego dnia wymieszane lub przykryte glebą. Więc takim typowym no-tillu nie mamy po prostu prawnie możliwości zastosowania nawozów naturalnych. Okej. Okay. Czy w uprawie strip-till wymagana jest jakaś minimalna ilość poziomów kationu, wapnia i magnezu? To jest pytanie wynikające z tego, że są pola w uprawie pasowej, które łatwo się kopie, a w inne trudno nawet wbić szpadel. Czy to jest kwestia na pewno struktury, prawda? Struktury jedno, no ale przede wszystkim odczyno. Niski odczyn zawsze negatywnie wpływa na strukturę, zwiększa zwięzłość gleby, pogarsza właściwości wodno-powietrzne. I tutaj minimalne zawartości wapnia i magnezu, przede wszystkim patrzmy na odczyn,
żeby był taki, jaki powinien być, czyli nie mniej niż 5,5, a najlepiej gdzieś tam koło 6, na mocniejszych glebach nawet 7. Natomiast jeżeli popatrzymy na magnez i wapń jako składniki pokarmowe, to tutaj patrzmy, dla magnezu mamy klasy zasobności określone, niska, średnia i tak dalej. No to żeby była chociaż średnia na pograniczu wysokiej, to wtedy trudno jest coś spieprzyć za przeproszeniem, czyli żeby zabrakło. Nie oznacza się na razie standardowo wapnia przyswajalnego, chociaż też można by to robić i wtedy bieżącym nawożeniem to uzupełniać. Ale to jest trochę chyba mniej zależne od technologii uprawy roli, a bardziej właśnie od generalnie właściwości gleby. A gdybyśmy teraz weszli trochę w świat kationu właśnie, chociażby na forum BioReaction mówił jeden z prelegentów o tym, że też układ chociażby kationów wapnia do potasu, magnezu i sodu decyduje o tym, czy gleba jest bardziej krucha, czy bardziej zbita. I tutaj może to pytanie dotyczyło bardziej tego, czy w sytuacji, kiedy mamy za dużo jonów potasu w stosunku do jonów chociażby wapnia, to mamy bardziej zbitą glebę, niż gdyby te relacje były bardziej wyrównane. No ja to rozumiem. Z tym, że no u nas przede wszystkim dawkowanie wapnia w glebie jest uzależnione od regulacji odczynu. I to jest najważniejsze. Natomiast jeżeli ktoś boi się zachwiania tej równowagi, to niech przede wszystkim pilnuje, żeby nie przeszarżował z nałożeniem potasem i wtedy powinno być ok. Z magnezem u nas nadmiaru ja nie spotkałem nigdy. Są na świecie takie rejony, gdzie autentycznie magnezu jest zdecydowanie za dużo i to stanowi poważny problem. U nas raczej bym tylko patrzył właśnie na te zasobności i raczej to z grubsza powinno być. A jak ktoś już chce naprawdę wchodzić w te zależności w kompleksie sorpcyjnym, to już jest już bardzo daleko do przodu i tu już by trzeba mieć doradcę na miejscu konkretnie, który każde nasze pole oceni. Patrząc na to, ile mamy gleb zakwaszonych, to długo jeszcze nie będziemy mieli takiego problemu, jaki pan poruszył. Panie profesorze, jak uprawiać bezorkowo warzywa albo też zioła, po które to pole musi być dobrze przygotowane? Najważniejsza informacja, da się. Natomiast przede wszystkim odpowiedź jest uzależniona od tego, jakie warzywa konkretnie, jakie gatunki i tak samo zioła, jakie gatunki. Bo jeżeli weźmiemy takie gatunki szerokorzędowej uprawy, typu brokuł, typu kapusta pekińska, inne w ogóle wszystkie kapustowate, to tradycyjny strip-till, dobrze przygotowany, świetnie się sprawdzi. Tutaj mamy oczywiście zawsze problem z chwastami, bo nie mamy prawie herbicydów, które by nam kontrolowały zakwaszczenie w tych gatunkach. W związku z tym ilość mulczu, która zostanie na wierzchu, musi być dopasowana do posiadanego sprzętu do pielenia tych warzyw. To jest taki problem, że trzeba to wszystko spiąć ze sobą w jeden system, ale znam takiego rolnika, który ponad 60 hektarów samego brokuła uprawia w technologii strip-till i spokojnie sobie daje radę. Niektóre warzywa są dość proste, typu marchew, gdzie mamy, no również możemy technologię strip-till, ale jest jeden warunek, że potem zbiór nie wymaga tworzenia redlin, bo jak tworzymy redliny, to już pozamiatane, ponieważ tam jeszcze mamy trochę środków ochrony do kontroli zachwaszczenia, więc sobie tu poradzimy bez pielenia. Z takich roślin warzywnych jak cebula, jak ziemniaki, czy również marchew na redlinach, uprawa typu mieszam całą powierzchnię, spulchniam zębem głębiej, też przygotuje nam pole wystarczająco. Tutaj przede wszystkim musimy zgrać ilość pozostającej na powierzchni masy z możliwościami siewnika. I takie drobiazgi. Przykład. Siewniki do cebuli. Precyzyjne. Bardzo często pracują na redlicach stopkowych. Nie wiem, czy w ogóle istnieją takie opcje z redlicą talerzową. I tutaj nawet niewielka ilość owijających się jakiś resztek może przeszkadzać. Najgorzej jest rano po rosie, kiedy wszystko jest wilgotne. Natomiast czasami wystarczy poczekać godzinkę, dwie, kiedy to przyschnie i pole się zupełnie inaczej zachowuje. I to też jest uwaga od rolników, którzy już tą cebulę sieją w technologii bezorkowej od lat. Jest pan znany z takiego stwierdzenia, że orka na wiosnę to jest kryminał. Może nie kryminał, ale to nie jest dobra rzecz. Dlaczego nie? To jest przestępstwo. Przestępstwo, no okej. Tymczasem w ekoschematach poplon musi być na polu do wiosny, a wcześniej można było go zaorać
późną jesienią. Tutaj chyba warto wytłumaczyć, że to tak nie do końca prawda też jest, jeżeli chodzi o ekoschematy i kwestię orki wiosennej. Zacznijmy od tego, że nie musimy wiosną orać, żeby zlikwidować poplan. Najprostsze rozwiązanie, jeżeli ktoś orze, zrobić orkę przed siewem międzyplonu, a wiosną go tylko dokończyć bramą talerzową lub coś w tym stylu. Już jest sprawa załatwiona. Mhm. Też jest dopuszczone mulczowanie, prawda? Po 15 listopada, jeżeli chodzi o poplon, więc tutaj też możemy, tak jak pan powiedział, czy talerzówką, czy mulczowaniem. Można sobie ułatwić robotę już przed zimą, dokładnie. Panie profesorze, jak to jest z tym wymogiem pokrycia 80% powierzchni gleby? No to jest wymóg obowiązkowy, więc tu nie ma co dyskutować, tylko trzeba myśleć, jak to zrealizować i tyle. Na szczęście my tu mamy bardzo szeroki panel, jak gdyby, możliwych technik do zastosowania. Pamiętając, że w Polsce i tak najwięcej uprawia się zbóż ozimych, to już oziminami plus rzepakiem jeszcze, mamy już całkiem sporą część pól pokryte przed zimą. Trochę mamy w międzyplonach ozimych przeznaczanych na pasze. Troszkę rolnicy zostawiają też po późno zebranych burakach czy ścierniskach kukurydzianych, późno zbieranych szczególnie i tak. To są wszystko takie naturalne tereny pozostające w tym wymogu. No a resztę trzeba sobie w jakiś sposób dorobić. Czyli tu na przykład pod kukurydzę obsiać pole przez zimę takim międzyplonem, zlikwidować go maksymalnie wcześnie wiosną, żeby nam tej wody, jak to się boi oczywiście, tej wody nie zabierał. A pod takie rośliny wrażliwe na wiosenną uprawę typu buraki, jeżeli ktoś nie chce zrezygnować z orki, bo rozumiem, że takie osoby w dużej jeszcze mierze są, no to to jest te 20%, które można zostawić zaorane na zimę. Okej, okay. I tak samo na przykład w przypadku kukurydzy, która jest zbierana po 1 listopada, tutaj też jak gdyby to jest, to wchodzi w tą powierzchnię 20%, no bo ona będzie zebrana, to już nic nie zdążymy zasiać, żadnego poplonu. No jeżeli, ale jeżeli nie zdążymy je też przed zimą zaorać, chyba że pan pytał o zaoraną, no to wtedy no tak musimy liczyć, żeby ta powierzchnia terenów zaoranych przed zimą, a nie obsianych, no wynosiła nie więcej niż 20%. No jest to troszeczkę matematyki i kombinatoryki, ale mówię, na szczęście mamy tych opcji sporo, gdzie nam to będą zakwalifikowywali. Okej, bo wspomniał pan też o tym wcześniej, że musi być pokrywa roślinna. Czy tutaj ściernisko też taką rolę spełnia? Ale pan pyta o przepisy czy moją opinię? O przepisy, ale pana opinia też jest mile widziana w tym wszystkim. Na dzień dzisiejszy przepisy uwzględniają również ścierniska nawet po kukurydzy. A moja opinia jest taka, że to jest udawanie, a nie ukrywa. No bo ile tam te 8 ogigloczków za przeproszeniem, czy 10 nawet jak ktoś gęsto zasieje, może tej gleby przykryć. Chyba żeby to było ściernisko po kukurydzy na ziarno i zostaje cała słoma, no to wtedy jest zupełnie inaczej. Okay. Następne pytanie jest pytaniem bardzo ciekawym, które pojawiało się kilkukrotnie pod różnymi filmami na naszym kanale. Jak to jest z węglem drzewnym? Czy warto taki węgiel drzewny stosować jako nawóz? I tutaj jest takie fajne pytanie odwołujące się do tego, że podobno Indianie nawozili takim węglem drzewnym piach i dalej działa od 300 lat. Wieki temu w Amazonii też wykorzystywali węgiel drzewny i tutaj przetrwała taka żyzna gleba zwana terra preta, która podobno właśnie była tym węglem drzewnym nawożona kilkaset lat temu. Czy to jest dobry materiał pod takim budulcowy? Powiem tak, teoretycznie jak najbardziej. W praktyce nie wiem, czy to się zepnie ekonomicznie. Bo żeby to zaczęło naprawdę mocno działać, bo to nie jest nawóz, który dostarcza nam dużych ilości składników pokarmowych. On ma przede wszystkim modyfikować właściwości fizyczne, buforowe, sorpcyjne gleby. To muszą być grube tony na hektar. Jeżeli my teraz musimy nabyć jakąś biomasę, przetworzyć ją na ten węgiel, może ja nie lubię określenia węgiel drzewny, biowęgiel, bo węgiel drzewny to jest tylko jeden ze sposobów wypalania. To jest kwestia temperatury, długości utrzymywania w tych warunkach. Więc powiedzmy biowęgiel. Musimy to też w jakiejś instalacji przetworzyć, rozwieźć na pole, to wszystko kosztuje. I teraz pytanie, czy to się zepnie ekonomicznie? Na działkach, przy domu, to tam powiedzmy ogródkowe mniej tematy. Ekonomia, właśnie bardziej przyjemność, jak najbardziej. Natomiast kolejne pytanie, jaki typ tego biowęgla? Już mówiłem o technologii przetworzenia, ale surowiec.
Zupełnie inny węgiel będziemy mieli z drewna iglastego, liściastego, z biomasy rolniczej. To jest więcej znaków zapytania niż gotowych odpowiedzi. To może to jest temat na taki osobny odcinek cały, żeby trochę ten temat zgłębić, ale to... No, tylko że niestety mało kto cokolwiek panu konkretnego powie, bo to jest taki temat bardzo perspektywiczny do przebadania, do przeorania. To z tematów takich trochę bliższych. Jakie są pozytywne skutki stosowania mączki bazaltowej na glebach lekkich? Taka mączka ma dużą zawartość krzemu i mikroelementów. Szczerze, nie zajmowałem się nigdy mączką bazaltową. Natomiast jak pan mówi, że ma dużą zawartość mikroelementów, no to dostarcza mikroelementy do gleby. A wiadomo, że gleby lekkie zazwyczaj są ubogie, zwłaszcza w niektóre z nich. Natomiast krzem, no z jednej strony gleby lekkie to głównie jest krzem. Tylko pytanie, na ile on jest dostępny i na ile on jest potrzebny roślinom. Krzem nie jest składnikiem pokarmowym, to jest taki skrzem, to jest składnik, który sprzyja rozwojowi, podobnie jak sód na przykład w burakach, który nie jest konieczny, ale jest przydatny. Ale czy to warto, w jakich dawkach, nie wiem. To pewnie też zależy jeszcze od uprawy, bo na przykład w burakach się bardzo dużo o krzemie mówi jako takim właśnie mikroelemencie. No trzeba by zapytać kogoś, kto na tym naprawdę więcej pracuje. Mhm. Pytanie o osad oczyszczalni, bo często nasi widzowie zadają pytanie, czy w ogóle to jest sposób, czy to jest bezpieczny sposób na to, żeby podać jakieś właśnie wartości nawozowe do gleby. Jeżeli jest bezpieczny, to w jakich dawkach? W osadzie zagrożeniem mogą być w zasadzie dwie rzeczy. Metale ciężkie i jaja pasożytu. To powiedzmy w ogóle jakieś drobne ustroje czy żywe patogeny ludzkie. I tutaj na obie te wątpliwości powinien odpowiedzieć odpowiedni atest. Czyli każda partia osadu jest dopuszczona lub nie jest dopuszczona do stosowania w rolnictwie. Jeżeli mamy ten atest, to jest bezpieczne. Natomiast dawka, pomijając to, że są maksymalne dawki wyznaczone przez przepisy prawa, powinna być powiązana z zawartością składników pokarmowych, tak samo jak w nawozach naturalnych chociażby, bo tu mamy dużo łatwo przyswajalnego azotu, sporo przyswajalnego fosforu. Przede wszystkim bym patrzył na azot, żeby nie przedawkować jednorazowo azotu, bo jak z każdym azotem przedawkowanym, będziemy mieli te same problemy. Tak wracając do tego zagadnienia, czy jest to temat bezpieczny, to możemy w takim razie jednym zdaniem odpowiedzieć, atest jest potwierdzeniem tego, że jest to nawóz bezpieczny. Tak, bo są takie, których nie można stosować, są takie, które można swobodnie stosować. Pamiętajmy jeszcze, że ze stosowaniem osadów ściekowych są związane pewne dodatkowe ograniczenia. Na przykład nie wolno stosować pod uprawy warzywne, czy w ogóle przeznaczone bezpośrednio do spożycia przez ludzi. Nie można stosować zbyt często i pola podlegają dodatkowej kontroli pod kątem metali ciężkich. Pod ziemniaki osady również raczej nie powinny być stosowane. No lepiej nie. Okej. Okay. Panie profesorze, ostatnie pytanie. Pytanie o taką roślinę, która się nazywa kołpis, czyli spięga wężowata, zwana również spięgą chińską. Jest to roślina bobowata, raczej mało popularna w Polsce. Ja w każdym razie po raz pierwszy o niej usłyszałem, ale dość odporna na suszę. Czy w takim razie jest to gatunek, który można by się w Polsce zainteresować, chociażby w kontekście poplonów? Dwa razy to próbowałem uprawiać na ogródku, bo to inaczej się też nazywa fasolnik chiński. Rośnie podobnie jak fasolka pnąca, też się tak pnie. Strąki ma podobne, tylko dużo, dużo dłuższe. I ma od fasoli dużo większe wymagania cieplne. I myślę, że to jest ten punkt krytyczny, bo jeżeli my siejemy większość poplonów po połowie sierpnia, to podobnie pewnie jak soja, to już z tego nic nie będzie. Soję testowałem, fasolę próbowałem siać późno. W tym roku też inny gatunek próbowałem zasiać, tak zwany sun hemp. To też jest roślina strączkowa i też tropikalna. To mówiliśmy o niej ostatnio, prawda? Dokładnie, mówiłem, że pożyjemy, zobaczymy. No zasiana po połowie sierpnia, no, zostały takie małe i stoją w miejscu. Czyli tutaj pewnie ten termin siewu by nas ograniczał. Natomiast takie siewy w lipcu na przykład można spróbować. Czy jako taki bardziej międzyplon nawet, nie? Taki siany, no na pewno wcześniej, przy długim dniu, wysokich temperaturach w dzień i w nocy. Tu będzie przede wszystkim temperatura ograniczała rozwój tej rośliny. To sobie pomyślałem o tym, że to byłaby może idealna roślina na taki
bardzo suchy i ciepły rok, gdzie jęczmień o zimę się zbiera na przykład pod koniec czerwca, to w sumie wtedy czemu nie? Bo tak. Sucho jest, ciepło, to idealne warunki. Trzeba by jeszcze sprawdzić, czy bakterie brodawkowe pasują te z naszych gatunków rodzimych, bo wspomniany sanhemp na moich próbach w ogóle nie brodawkuje. Jest głodny, taki blady, czyli brakuje mu azotu, czyli brakuje tych bakterii w tym miejscu. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Myślę, że się opaliliśmy trochę przez ten czas naszej dzisiejszej rozmowy, ale zmienialiśmy też miejsce, więc myślę, że się równomiernie opaliliśmy. Piękny mamy wrzesień w tym roku. Widzowie oglądają ten film już w październiku, więc mam nadzieję, że jeżeli pogoda jest brzydka za oknem, to my troszeczkę wrócimy wspomnieniami do tych cieplejszych momentów. Bardzo panu dziękuję za i ten film, i wcześniejsze filmy, i za moc wiedzy, którą nasi widzowie mogli dzięki pana doświadczeniu zdobyć, chłonąć, bo to jest bardzo ważne. A ja dziękuję za dobre pytania. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Nie wypada mi powiedzieć niczego więcej, jak podziękować wam za to, że byliście z nami przez te wszystkie 3 odcinki. I zdradzę wam jeszcze jedną małą rzecz. Za chwilę zaczniemy 3 sezon wideo podcastów Epole po sezonie. Możecie pisać w komentarzach, kogo chcielibyście widzieć jako mojego gościa właśnie w tej serii filmów na kanale Epole. Do zobaczenia!